Teatr Polskiego Radia przedstawia komedię stereofoniczną Janusza Krasińskiego pod tytułem Czapa. Osoby: Kuźma Mieczysław Czechowicz, Oleś Jan Matyjaszkiewicz, strażnik Aleksander Dzwonkowski. Reżyseruje Zbigniew Kopalko. Lecz on nie zważa, wibruje nim kraty wciąż. Ach, wciąż. Wierzę w Boga, Boże, bądź mieści. Podszedł osobowy. Zdrowaśmy. Cholerny świat. I mówi się, że ludzie nie mają pieniędzy. Popatrz no tylko, ile wysiadło z pierwszej klasy. Pół wagonu. Na jednej tylko stacji. Ojcze. No te kobiety to ci mają nieraz świrża, no. Taki ufał i futrze, jak Boga kocham. Oleś, futro do samych kostek. W życiu nie widziałem czegoś takiego, no. Prawie szarga się po ziemi. Masz ty mi się święci imię twoje, wierzę w Bóg Boże. No, jedzie i furka. Popatrz no, Oleś. Ta szkapa to niedługo zupełnie wyłysieje. Jak Boga kocham, mogliby o czym posmarować. Pamiętam, 3 lata temu to była jeszcze całkiem do rzeczy klacz. Zupełnie ją zmarnowali. Przestań, Kuźma, ja się modlę. Cholerny świat, żeby tak zmarnować konia. Jest między wiosną, ojcze, nazwijmy się święci. Oleś, słyszysz? Ekspres! Wstawaj z podłogi, dzisiaj już nie przyjdą. Boże, bądź miłościw mi grzesznemu, Boże, bądź miłościw mi grzesznemu, Boże, bądź miłościw mi. Przestań walić się w piersi. Siedzę tu 3 lata i nie słyszałem, żeby kogoś powiesili po przejeździe ekspresu. Tu, bracie, wszystko jak w zegarku. A gdzie jest mój kubek, Oleś? No mówiłem ci, żebyś mi go stawiał na miejsce. Nie wiem, Kuźma. Tam gdzieś musi być ten chuj. O cholera. Tu jeszcze jakaś zupa, wsadziłem w nią palce. To moja wczorajsza. Chciałeś, żeby ci ją zostawić, drogi. Ja? Chyba ci się śniło. A, może i chciałem. Jak to diabli, cała lapa upaprana. Poprana, zdrowaśmy. Aleś wypuścił z siebie strachu. Północy chyba tu przesiedziałeś. Aż żołądek jak skunks. No przestań już do cholery, ile można się modlić. O, wrócił ciara, cicho. Cicho, Oleś, no dajże dojść do słowa. Ciara. No i co? I nic. Pyta, czy nie mamy czasem warcabów. A po co mu warcaby? No chciałby zagrać z nami przez ścianę. Mówi, że jest zdenerwowany i musi się jakoś uspokoić. Sypnął nas. Sypnął? Kogo sypnął? Mnie. A mnie? Mówi, że też. O Boże miłosierny, ciara, kochany ciarenka. Powiedz mu, Kuźma, że nigdy mu tego nie zapomnę. Ciszej, Oleś, no. Na państwo posłuchać. On mówi, że sypnął nas tak, że mucha nie siada. 3 czapy murowane. Nie do wiary. Nie do wiary. No tak mówi. 3 czapy. Dla każdego po jednej. Ciara zawsze się dobrze zapowiadał. Ale prawdę mówiąc, to nie jego zasługa. Nie. Dzień dobry, chłopcy. Dzień dobry. Jak tam dzisiejsza noc? Bo ja to prawie nie spałem. Coś tak duszno, chyba będzie padało. Ale skąd, panie szefie? Pan to zawsze ma takie czarne myśli. Tak. Niebo jak lustro, a pan powiada deszcz.
No niech pan wejdzie. Czego się pan boi? Strasznie głupio tak stać w drzwiach. Przyniosłem wam zatwierdzenie ostatniego wyroku. To za tego sklepikarza, tak? No i widzisz, Oleś, zatwierdzili. Mówiłem, że zatwierdzą. No ale to już, panie szefie, niesprawiedliwość. Trzy kary śmierci za takiego jednego piżmowca? Pan wie, co on mówił, jakeśmy go rozbierali? Mówił, że jego żona ma dużo lepsze futro niż on. Gotów był ją nam podstawić. Rzeczywiście, futro do niemożliwości zżarte było przez mole. No ale co to za chwyt? No, podpiszcie ten wyrok. No. O, ty, Oleś? O. I ja tu. No. Tu. Ale. Niżej, o tutaj, o tu. Panie szefie, wypada z rachunku, że dzisiaj rano mieli z nami zrobić koniec. Wczoraj wieczorem umyłem szyję, przemyślałem sobie to i owo. Oleś modlił się całą noc, a pan przynosi tylko jakiś papier i nic. Coś tam chyba nie gra u was w administracji. Nie narzekaj, Kuźba, nie narzekaj. U nas wszystko gra. Tylko wasza sprawa znowu komplikuje się. Podobno jeszcze coś tam winni jesteście sprawiedliwości. My? Wy, Kuźma, wy. Żeby nie ciara, to byście tę ostatnią zbrodnię zabrali z sobą do grobu. Jaką znowu zbrodnię, panie szefie? Nie wiem, Kuźma, nie wiem. Podobno zabiliście kobietę i zatailiście to. Ciara doniósł o tym śledczemu dzisiejszej nocy. Mieliście wyjątkowego pecha. Zgłosił się w ostatniej chwili. Kobietę? Tak. To nieprawda. Oleś, czy myśmy zataili jeszcze jakąś kobietę? Nie, Kuźma, kobiety chyba nie. No to też mówię, że nie. Lepiej, Kuźma, nie wypieraj się. Śledczy i tak już wie. Chodzi i opowiada, że coś niedobrego zrobiłeś ze swoją kochanką. Z kochanką? Tak. A, z Lolą! No nie, no. Z Lolą to zupełnie co innego. No ale co miałem z nią zrobić, kiedy jej się nagle zachciało futer? Próbowałem tłumaczyć, że to jest towar, że chodzi o obroty i że poza tym to trochę niebezpieczne. Ktoś może poznać i kram. Myśli pan przefier, że dała przemówić sobie do rozsądku? Gdzie tam? Wysłuchała, a potem cap za futro i na grzbiet. Wynieśliśmy ją w walizce. Lole? To, Lole. No, ściśle mówiąc, nie w jednej walizce, tylko w trzech. No, nie tak było, Oleś. Jasne, że tak. No wierzę ci, Kuźma, ale śledczy chce koniecznie wiedzieć, gdzieście ją zanieśli. Jak to chce wiedzieć? Ale tak. Tak od razu już? Hej. Niech mu pan powie, żeby nie był taki w gorącej wodzie, kompan. Inni to biją, żeby im powiedzieć, a on by tak chciał zaraz, pierwszego dnia. To jakiś nowy, mlokos jeszcze. Boję się, Kuźma, że będziecie mieli z nim kram. Jaki niecierpliwy. Ani cienia wyrozumiałości. Gdzie walizki? Jakby na tych walizkach kończył się cały świat. A bodaj to szlak. No, ani kropli wody. Oleś! Nie ma go. Co za bałwan. Idzie na zeznanie i nawet nie pomyśli, żeby wystawić wiatr. O Jezu, kochany Kuźma. Czego jęczysz? Dotknęli cię? O Jezu, Kuźma, Jezu miłosierny. No czego się tak przestraszyłeś? Nie wiem, Kuźma, sam nie wiem. Zabijesz mnie? Zabijesz. Ani kropli wody w wiadrze. Zawsze mówiłem, że cię zabiję. No kiedyś przecież wyczerpie się ten zapas nieboszczyków. Wtedy
Zabiję cię. Zabij, Kuźma, zabij już. Już? Już. A co, powiedziałeś? Powiedziałem. Powiedziałeś, gdzie walizki? Powiedziałem. Ty gnojku, ty. To ty tak kochasz życie? Kocham, Kuźma, kocham. Kocham życie, ale wiesz, jaki jestem niewytrzymały na ból. Urwałeś nam co najmniej 3 tygodnie. 3 tygodnie, ty gnojku, ty. Urwałem, Kuźma, urwałem. I tak jeszcze prawie tydzień do wyroku, a potem te 60 dni, zanim przyjdzie zatwierdzenie, przez te 60 dni coś się już może stać. No co się może stać przez 60 dni? Nie wiem, Kuźba, może wojna, może rewolucja, może jakaś nowa władza albo coś... Nowa władza, ty gnojku, ty, nowa władza. Co ci tam nowa władza? Nie jesteś polityczny. Powieszę cię i tak, i tak. Ciara. Słyszysz, Kuźma, Ciara? Pogadaj z nim. On kiedyś mówił coś o rewolucji. 3 tygodnie przez takiego gnojka. Dlatego tylko, że ma tyłek z porcelany. Ciara mówi, żeby utopić się w kiblu. Utop, Kuźma, utop. No utop, Jezu kochany. Ciara jest wściekły. Mówisz, że to była sprawa na długie tygodnie. A ty rozłożyłeś się już w 2. dniu. Uważasz, że powinienem powiesić cię na prześcieradle, jak parszywego psa. I ma rację. Zmarnowałeś mi kochankę. Zmarnowałeś mi lolę i kawał życia. 20, może i 50 pięknych dni. Kuźma. Tam ktoś jest. Słyszę. Pogadaj z nim. A czego on chce? On pyta, czy my nie wiemy, co to za cela, w której on siedzi. Mówi, że tam jest takie dziwne przepierzenie i nie wie, co za nim jest. Czy mam mu powiedzieć? Powiedz, że to przymierzalnia krawatów. I powiedz, że przez ciebie i my tam niedługo przyjdziemy. Kuźma! On mówi, że cieszy się, ma wyrok śmierci i boi się siedzieć sam. Możesz mu powiedzieć, żeby się nie cieszył. Aha. Że zanim my tam przyjdziemy, to takich jak on przejdzie przez ten pokoik co najmniej 15. Oj, Kuźma, dałby Bóg. Znowu Ciara. Po co on stuka, Kuźma? Czego on znowu chce? Cholera, co za dzień. Człowiek nawet nie może spokojnie popatrzeć przez okno. Ciara pyta, ile masz już wyroku. 16. Nie, no jemu chodzi o to, ile masz czap. Czap? 8, tyle co i on. A po co mu to? No on mówi, że jak kiedyś uda mu się stąd wyjść, to dostaniesz od niego 9 za lolę. I to w trybie przyspieszonym, nie tak jak tu. Dobrze, Kuźma, abyśmy tylko stąd wyszli, bo mi się coś zdaje, że już nigdy nie wyjdziemy ani ja, ani on, ani ty. Chodź. Jasny szlak. No czego on znowu chce? Nie denerwuj się, Kuźma. Porozmawiam z nim sam. On mówi, że przeczytał napisy na ścianach. No to co? Nic. To już wie, co jest za tym przepierzeniem. Chce tylko wiedzieć, jak długo siedzi się w tej poczekalni. No to powiedz mu. Powiedz, że jak usłyszy osobowy pociąg, to żeby się przygotował. I że potem przejedzie furka, a po furce ekspres. Ale ekspresu może już nie usłyszeć. Zresztą powiedz mu, co chcesz. I zastukaj do cholery, żeby szef przyniósł nam wody. Już stukam, Kuźma. Ale narwany ten młody referent, co? Nawet przestaje ci się dziwić, Oleś, żeś się tak prędko załamał. No bo co to za pomysł, brać takiego młodzika na tak odpowiedzialne stanowisko? Thank you.
12 wybiła na miejskim zegarze. Więźniowie cichym snem śpią, lecz jeszcze nie wszyscy, bo jeden z nich marzy. Patrz, patrz, Kuźma! Wychodzi jakiś facet. No jak to wychodzi? No zwyczajnie, skończyło mu się i wychodzi. O, otwierają mu bramę. Idzie se sam w kapeluszu z walizeczką. Naczelnik przy wyjściu, żegna się z nim. Musieli go zgarnąć zimą. Skąd wiesz, że zimą? A widzę przecież w futrze. Gorąco mu rozpiął się. W futrze? No. Co tam takie futro? Facet siedział, widać, z 10 lat. Ja nie mówię, że futro, mówię tylko, że wychodzi. Zawsze przyjemnie popatrzeć, jak ktoś idzie w świat. Cholera. Co mówisz, Kuźma? Nic, mówię, że na odległość śmierdzi naftaliną. Okno, okno! Zamykajcie okno. Diabli nadali te przeciągi. Ledwie odsuniesz zasuwę, to mało łbanie urwie. Zabierajcie to. Co to? Marmolada? Marmolada. Tyle tego, co kot naplakał. Ja. I to ma być na dwóch? Na dwóch. Jak mi zostanie, to przyniosę jeszcze. Obejdzie się. Nie znoszę marmolady. A, no ta nawet nie jest taka zła. Daj no, oleś kawałek chleba. Chleba. Co pan taki markotny, panie szefie? Patrzy pan na nas, jakby pan nad grobem stał. Ja? Nie. Tak tylko sobie obliczam. Masz chleb. Ile to wam już sztuknęło od ostatniego wyroku? 10, albo co? 10. No, 10 dni to jeszcze nie tak wiele, no. No ale czas, chłopcy, leci. Nawet się nie obejrzycie, jak minie te 60 i... No i wszystko skończy się. Szef to zawsze wpada w poploch. Ja nie wpadam w poploch, no. Myślę tylko, że jakby wam kiedy zabrakło tych waszych zwłok... A co? No to można by jeszcze... wypożyczyć z cmentarza. Też pan wpadł na pomysł. Jak żyję, od nikogo nie wypożyczałem nieboszczyku. No a co w tym złego, Kuźma? Można by wyjąć i zakopać gdzie indziej. Trup byłby co prawda bez nazwiska, ale sąd lubi takie niezidentyfikowane zwłoki. No. Kuźma, to wcale nie jest taka zła myśl. No, może nie taka zła, no ale kto ci coś takiego zrobi? A nie macie nikogo? Zupełnie nikogo? No nikogo. No Lola, no Lola ona mogłaby, ale już pan wie, no. Właśnie za nią prolongujemy wyrok. Zuzio. Zuzio też by mógł. Zuzio? Tak. Jaki Zuzio? No. No chcecie, to mogę z nim pogadać. Z Zuziem? No dlaczego by nie? Też już nie żyje. To był nasz serdeczny przyjaciel. Tak, serdeczny, no ale ostatnio miał wygórowane żądania. Bujał gdzieś w oblokach i uważał, że zawsze należy mu się najwięcej z podziału. Trzeba go było sprowadzić jakoś na ziemię. Tak, tak. Leży nawet niedaleko stąd. Tak, z początku było nam trochę żal, ale właściwie dobrze, że tak się stało. No jasne, zagwarantuje nam następne 60 dni. Tak. No, to chłopcy, cieszę się. Ale jak z tymi zwłokami? No chcecie, czy nie? A przyniósłby je pan? Ja? Nie, no ja to nie. No jak nie, no to nie ma o czym gadać. Zresztą skończcie już z tym tematem. Widzicie przecież, że jem. Przyleciał do mnie na kraty szary przyjaciel skrzydlaty. Spojrzał na nędzne me szaty. No, Kuźma, no jak? Czego nic nie mówisz? Co się stało, Kuźma?
Kuźma, no powiedz, stało się coś? Zuzio. Co, Zuzio? Nie wypalił. Jak to, Kuźma? Co to znaczy nie wypalił? No szukają go od 3 dni i nigdzie go nie ma. Zuzia? Zuzia. No, gdzieś się zmył, jak kamień wody, skurczy byk. On zawsze miał takie zagrania. Zuzio? Przecież on nie żyje. No właśnie, nie żyje. No ale jak udowodnisz sądowi, że nie żyje, skoro się zmył? Referent powiada, że myśmy go sobie wymyślili. Całe ruiny przeszukamy, a Zuzia ani śladu. Ani śladu? No przecież mówię, że ani śladu, no. Ktoś już tam po nas musiał być, rodzina czy kto. No, wzięli go pewnie pogrzebać na cmentarzu. No przecież no, nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby zostawili jakąś wiadomość. Tak. A oni nic, zabrali zwłoki jak swoje i... Szukaj wiatru w polu, cholerny świat. Cholerny. Nasze ostatnie zwłoki. To niemożliwe, Kuźma. To niemożliwe, Zuzio musi gdzieś być. Tak. Powiedz im, niech szukają. Niech staną na głowie, niech robią co chcą. Zuzio musi się znaleźć. Przecież nie można tak zaprzepaścić człowieka. Oni mówią, że nie będą już szukać. Nie, Kuźma, tego im nie wolno. Powiedz im, że to wbrew prawu. Ktoś przecież musi odpowiadać za jego śmierć. Zabiliśmy Zuzia, czy nie? No zabiliśmy. No. No i co z tego? Jak to co? Należy nam się wyrok? Kara śmierci. Co ja mówię? 2, 3. Sądowi nie wolno nas lekceważyć. Sprawcy muszą być ukarani. Jeśli to się nie stanie teraz, jutro, może będzie już za późno. Czy mówiłeś im to? Mówiłem. No, no i co? No i przyznali mi rację, ale zapytali też, co będzie, jak się Zuzio w ogóle nie znajdzie. A to nie jest wykluczone. Sam też o tym myślałem. Głupia sytuacja. Oleś, od prawa nie można wymagać za wiele. A kto to wymaga za wiele? Ty uważasz, że to za wiele? Wyrównanie rachunku za czyjąś śmierć? Ciara. On pyta, czy za tego ogrodnika mieliśmy już proces, czy nie? Którego ogrodnika? No tego ze studni. Tego, no, nie pamiętasz, co chciał ci wmówić, że to wcale nie futro, tylko zwykły miś. Jak on mi nie zawraca głowy? Ogrodnik już dawno był. Przecież dostał za niego czapę już 2 lata temu. Jesteś tego pewny? Pamiętam, że była kiedyś o nim mowa, ale... Jak była mowa, to i proces też był. A, masz rację, Kuźma, tak jest, był. Co tam stukasz? Nic. Mówię tylko, żeby dał znać, jak przypomni sobie kogoś innego. Kuźma. Czego chcesz? A ten gość, co wtedy przy stacji. Jaki gość? A ten w tym futrze. Z małp. Co to nikt nie wiedział, z czego ono właściwie jest. Ten z tą złotą papierośnicą? No. Ten... Za niego nie mieliśmy jeszcze procesu. Nie mieliśmy. A widzisz, nie mówiłem, że jeszcze sobie coś przypomnę. Trzeba go natychmiast zgłosić śledczemu. Kuźma, ja stukam do drzwi. Nie trzeba, Oleś. No. Nie trzeba. Za to nie wytoczą nam procesu. To jedyny facet, któremu zdjąłem futro i żyje. Jak to żyje? To ty wtedy nie zabiłeś go? Nie. Nie zabiłem. Dlaczego, Kuźma? Kuźma, dlaczego? No bo to facet z jakiejś politycznej opozycji. No wiesz, że zawsze starałem się nie zadzierać z takimi. Co to mi za interes? Mieć na karku tajniaków i jeszcze jakąś nielegalną organizację. Trochę ich znam, Oleś. Z nimi to już naprawdę nie ma żartów. Tak. Kuźma... Czego? A może i Zuzio żyje, co, Kuźma? O Jezu, kochany, nie daj Bóg. No to gdzie mogły podziać się te zwłoki, no?
pan. Popatrz no, Oleś. Ten czarny kot, co tu stale chodzi, złapał w kuchni mysz i chciał wyleźć z nią przez okno. Ha, a pod oknem stoją już kotły z zupą. Mysz wyskoczyła mu z pyska i wpadła do zupy. No chodź, popatrz tylko, jak on ją teraz mówi. Kuźma, prosiłem cię, żebyś potrzymał ręce. O, jak Boga kocham, no popatrz sobie całą łapę. Co mówiłeś? Żebyś tu przyszedł i potrzymał ręce. A dajże mi spokój, trzymaj sobie sam. Nie mogę sam, mówiłem ci, że mam za mało siły. Proszę cię, Kuźma, chodź. To nasza ostatnia szansa. I co? I to ma się ruszyć? Ruszy się, na pewno się ruszy. Tylko musisz to włożyć wszystkie siły. Musisz natężyć się, napiąć. A najlepiej w ogóle wstrzymać na chwilę dech. O, zobaczysz, że się ruszy. No, no już. Dobrze. Trzymaj tak, trzymaj ręce. Duchu przyjaciela naszego Zuzia, wzywamy cię. Przyjdź. Duchu, my, przyjaciele twoi, wzywamy cię, odezwij się. To nie może być miska, to powinien być porcelanowy talerz. Powinien, ale skąd go wziąć? Ja tam nie wierzę, żeby Zuzio chciał przyjść. Przyjdzie, przyjdzie na pewno. Nie odchodź, Kuźma, jeszcze tylko raz. Czekaj. Duchu Zuzia, przyjaciela naszego, wzywamy cię, przyjdź. On się boi. Czego ma się bać? Przecież już raz żeśmy go zabili. Nie możemy go zabić po raz drugi. Jest! Ruszyłeś misko? Nie ruszyłem, to on! On! Duchu, duchu, czy to ty? O rany boskie, niech skona. To chyba on. To on. Pytaj go. Pytaj go. Co? Uciekał, Oleś? Czy to tak ma być? Nie, Kuźma, nie powinno. Nie ruszaj, nie ruszaj! Nie łap go! Mówiłem ci, że się boi. No, boi się. Ale chce z nami mówić. Gdyby nie chciał, rzuciłby miską o podłogę. Chce mówić, tylko woli trzymać się z daleka. Ty, niech powie tylko, gdzie leży. Wyjaśnij mu, do czego nam to potrzebne, no. Zuzia zawsze był podejrzliwy. Duchu Zuzia, przyjaciele naszego, nie odmawiaj nam swojej pomocy. Zapomnij krzywdę, jaką ci wyrządziliśmy. Nie tłumacz się. Cicho, no. Wal prosto z mostu. Ale Zuzia zawsze trzeba było ostro. Jak zaczniesz obwijać w bawełnę, to nie wyciągniesz od niego ani słowa. No dobra, czekaj. Duchu, przypomnij se ludzką mowę i powiedz nam, gdzie zagrzebane jest twoje ciało. Duchu, czy daleko stąd? Duchu, prosimy cię, odezwij się. Cicho mówi. Akerfiut. Co to znaczy? Nie wiem. Ty, on się z nas zgrywa. Nie, Kuźma, duch nie może się zgrywać. No to niech gada do rzeczy. Powiedz mu, że zaczynam tracić cierpliwość. Uspokój się, Kuźma, on sobie przypomina ludzką mowę. Kur de mula. O, skurwie. Ty... On nigdy nie mógł przypomnieć sobie tego, co mu było niewygodne. O Jezu, Kuźma, zabijesz mnie. Co się stało? Rany boskie, Kuźma, jak ja mogłem zapomnieć? Przecież Zuzio nie mógł znać Morsa. On ani czytał, ani pisał, ty kompletny alfabeta. No to, po jaką cholerę on tu wlazł? No, ty, powiedz mu, żeby lepiej zabierał się stąd. Chwała Bogu.
Co mi to za rozmowa z taką ciemnotą, co nawet nie potrafi wytłumaczyć, gdzie jej własny grób. A tam znowu kto? Nowy sąsiad Kuźma. On już stukał dwa razy. Pogadać z nim. A o czym? No o czym będziesz gadał z takim sąsiadem na jeden dzień? Nie wiem, Kuźma. Mogę nie gadać, jak se chcesz. Popatrz, no, Leś. Ten nasz szef to wcale nie najgorszy chłop. Położył nam na progu niby to papier do kibla, a w gruncie rzeczy gazetę. O diabła nam gazetę. No tak sobie do poczytania. Całkiem świeża gazeta. W kawałkach, bo w kawałkach, ale całkiem świeża. Nie. Czekaj. To niemożliwe. Co? Co niemożliwe? No to co piszą? Piszą, że wczoraj ogłoszono amnestię. Amnestię? Amnestię, tak piszą. No stoi czarne na białym. W dniu wczorajszym zatwierdzono ostatecznie wniosek. Słuchasz, Oleś? Słucham, Kuźma, słucham. Wniosek o amnestii. Akt ten od dawna oczekiwany przez społeczeństwo. Tak piszą, przez społeczeństwo. Nabiera mocy prawnej z chwilą jego ogłoszenia. Znaczy się od wczoraj? Od wczoraj. Nie, Kuźma, nie wierzę. Nie wierzę, jak to rozumieć, czyli że... Nie, Kuźma, to nieprawda. Jesteśmy uratowani. A tu pisze, że amnestia obejmuje wyroki do lat 5. Oj, jak to do 5? I to wszystko, Kuźma, nie... Nie, to nie może iść. No poczekaj. Wyroki do lat 10 na połowę. Do 15 na 10. Do żywocie. A o karze śmierci. Jest coś o karze śmierci. Zaraz. O Jezu, no co za człowiek. Nie da nawet spokojnie przeczytać gazety. Do żywocie piszą, że na lat 15. 15. Tak, 15. A czekaj, jest i o najwyższym wymiarze kary. Wyroki śmierci bez względu na rodzaj przestępstwa. Słuchaj, Oleś. Słucham. Bo to ważne. O Jezu, Oleś, nie wydzieraj mi gazety, no. Bez względu na rodzaj przestępstwa zamienione zostają na karę dożywotniego więzienia. No to znaczy się? No słusznie powiedziałeś, że w pewnym sensie jesteśmy uratowani. Nie, Kuźma, nie wierzę. My tutaj zachodzimy w głowę, jak znaleźć zwłoki Zuzia. Jakby tu sobie o te 60 dni... A tu? Nie. To jest nie do pojęcia. I pomyśl tylko, że wszystko to zawdzięczamy społeczeństwu. Pamiętasz, Kuźma, że zawsze wierzyłem w nasz naród? Pamiętam, Oleś, pamiętam, no? Ale... Czekaj, bo... No bo tutaj nic nie pisze... Gdzie właściwie jest ta amnestia? Jak to gdzie? No bo tu wcale nie pisze, że u nas. No pisze tylko, że jest. Jak pisze, że jest, to jasne, że u nas. Pamiętasz? Mówili przecież, że ma być. Kto mówił? Nie pamiętam. Wszystko jedno kto. Ważne jest, że mówili. A zresztą, gdzie by miała być? Jakby to było gdzie indziej, nie pisaliby w naszej gazecie. Po co nasza gazeta miałaby pisać o jakiejś amnestii gdzieś tam, licho wie gdzie? Oleś, zastukaj do ciary. Dobra. On na pewno ma ten brakujący kawałek. Aha, dobra. Ciara mówi, że nie dostał żadnej gazety. Mhm. To zastukaj do tego z powieszalni. On musi to mieć. Dobra. Tam się nikt nie odzywa. Nie odzywa się nikt. No jak to nikt? No przecież
Dopiero co ktoś tam był. Trzeba zapytać kogo innego. To już niepotrzebne. Dlaczego? No bo jeśli jest ta amnestia, to obowiązuje od wczoraj. No i dotyczyłaby nie tylko nas, ale i tamtego. To chyba jasne. No czego tak patrzysz? Nie rozumiesz mnie? Nie rozumiesz mnie? Kuźma, idą! Idą po nas! Kuźma, mam dla was dobrą wiadomość. Wasz przyjaciel, Zuzio, znalazł się. Musiał być bardzo poruszony tym, coście mu zrobili, bo przeniósł się jeszcze z ciałem dobre 10 kilometrów od tych ruin, w których go zostawiliście. Wybiła na miejskim zegarze. Więźniowie cichym snem śpią, lecz jeszcze nie wszyscy, bo jeden z nich marzy. Kuźma, czy my naprawdę nie mamy już innego wyjścia? A dlaczego pytasz? No bo z tym rewolwerem to wydaje mi się bardzo ryzykowne. Szef na pewno pozna, że to z chleba. Nie sądzę, Oleś. Tak odrobiony rewolwer mógłbyś nawet sprzedać u rusznikarza. Zobaczysz, że szef ustosunkuje się do niego bardzo poważnie. Być może, Kuźma, być może, ale co potem? Co potem? No potem weźmiemy klucze, wypuścimy ciarę i każemy sobie otworzyć bramę. Jesteś pewny, że nam się to uda? Niczego nie jestem pewny. Może nam się na przykład złamać klucz. Kuźma. Czego chcesz? Dajmy temu spokój. Miałem dzisiaj niedobry sen. Nie wierzę, żeby udało nam się dojść choćby do bramy. Zobaczą nas z wieżyczki. Nie, Kuźma, ja nie chcę. Zabiją nas. Aleś ty dziecinny, Oleś. Jutro czy tak, czy owak zrobią z nami to samo. Ja wiem, Kuźma, ale do jutra to jeszcze cały dzień. No, ho, ho, ho. O, idzie szef. Kuźma, proszę cię. To naprawdę skończy się bardzo źle. No. Weź się, Oleś, w garść. Ale... Jak szef otworzy, to żebyś nie zapomniał, co do ciebie należy. Kuźma, zdrowaś. Wpędzicie mnie do grobu tymi przeciągami. Zamknij, Oleś, okno. No po co ma być słychać hałas? Co to ja chciałem powiedzieć? Aha, pytałem wczoraj wszystkich znajomych, czy nie wiedzą czasem o jakichś leżących gdzieś luzem zwłokach. Bo to przecież żadna zbrodnia, gdybyście się tak do nich przyznali. Słyszysz, Kuźma? Słyszę, no. No i co? No znajomi? I nic, no. Mówią, że tu są gdzieś jedne w pobliżu, ale to sprzed 100 lat. No więc nie wiem, czy takie na coś by się wam zdali. No. No, chyba nie, szefie. Zresztą my już mamy zupełnie inne plany. Tak, jak Bóg da, to jakoś wyjdziemy z tych opresji. Pięknie mówisz, Kuźma. No a ja już myślałem, że z siebie zupełny niedowiarek. Wyjdziecie, na pewno wyjdziecie. Wszystko przecież jest w rękach Boga. Z wyjątkiem kluczy. Nieprawda, Oleś? Co to? Co ty, Kuźma? Skąd ty masz ten rewolwer? Czego ty ode mnie chcesz? Klucze. Uciekaj, Kuźma, idę z tobą, nie zostawiaj mnie! No to wychodź, odbierz się. Matko Najświętsza, co ja zrobiłem? Matko Najświętsza, co ja zrobiłem? Co ty tu robisz? Dlaczego nie wypuszczasz ciary? Nie mogę, Kuźma. Nijak nie mogę. Dlaczego nie możesz? Dawaj klucze. Nie mam. Kuźma.
zabijesz mnie. Dawaj klucze. Nie mam. Jak to nie masz? Co nie masz? No przecież ci dałem. Miałeś wypuścić ciarę. Nie mam. Wyrzuciłem przez okno w korytarzu. Wyrzuciłeś? Klucze? Dlaczego? Mówię, Kuźma, że zabijesz mnie. Ty w to nie wierzysz, ale ten czarny kot... Kot? Jaki kot? Ten czarny, co tu stale lazi, przeleciał mi drogę, Kuźma. Zrób ze mną, co chcesz, ale jak czarny kot przetnie drogę, przysięgam ci, Kuźma, że zabiliby nas. Gdzie klucze? Już cię mówiłem, leżą na podwórku. Ty bydlaku, to ja po to potwieralem wszystkie kraty, żebyś ty przy tej ostatniej wyrzucił mnie przez okno. Przysięgam ci, Kuźma, że nie wyrzuciłbym nigdy, gdyby nie ten czarny kot. Ech, ty wyścielco, ty! Ty, powiedz ciarze, żeby przestał się dobijać. On myśli, że wyszliśmy bez niego. Uspokój go i powiedz, że klucze polamali się w zamku. Tak. I niech się przygotuje do zmiany miejsca. Jutro wszyscy trzej spotkamy się na powieszalni. Ty. No. Tam znowu ktoś jest. Czego on chce? Czy nie można zwariować od tego cholernego pukania? Kuźma! O rany boskie, Kuźma! Co się stało? Kuźma, jak pragnę wolności, zdaje się, że uderzy nam za mocno. Szef nie żyje. Nie żyje. O ile się na tym znam. Szef. Nie żyje. Nie żyje. No faktycznie. No chyba nie żyje. Ty. Trzeba natychmiast zawiadomić o tym wydział śledczy. Skoczny oleś na korytarz. Ale to na jednej nocy, no. Już się robi, Kuźma, już się robi. A widzisz? Widzisz, zawsze mówiłem, że ten strażnik przyniesie nam kiedyś szczęście. Cholerny ten stół. Zawsze mówiłem, żeby go postawić pod ścianą. Gdzie człowiek nie chciałby się ruszyć, stale musi go omijać. Pomóż, no, Oleś, przesuniemy. A po co, Kuźma? 3 lata tak stał. No stał, no, ale sam powiedz, co za pomysł postawić stół na samym środku celi. A co w tym złego? W domu też miałeś stół na samym środku. No w domu to zupełnie co innego. I żeby to jakiś porządny stół, ale taki stary, ciężki grat. Nawet pogadać swobodnie nie można. Jak ja tu, to ty gdzieś aż tam. Zostaw, Kuźma, niech stoi jak stał. Kuźma, wymyśl coś. No powiedziałem już raz, że nie jestem od wymyślania. Inna rzecz mówić prawdę, a inna lgać. 3 lata ujechaliśmy na prawdzie. Na kłamstwie nie ujedziesz 3 dni. Ale zlituj się, Kuźma, skąd tej prawdy tyle brać? Od śmierci szefa nie mamy już nic a nic do powiedzenia. Kończy się nasz ostatni wyrok. Powieszą nas. No niech powieszą. Lepiej wisieć za prawdę, niż żyć 3 dni dłużej jak lgarz. A cholera mnie już bierze na ten stół. No czy można się dogadać na taką odległość? Jak ja tam, to ty tu, jak ja tu, to... No... Pchnijmy go, Oleś, pod ścianę. Kuźma, błagam cię, zostaw go. Cholerny grat. A ten czego znowu chce? Kuźma, to może być coś ważnego. Aha. Z ciarą jest coś chyba źle. Dlaczego? Zdaje się, że padło mu na mózg. Mówi całkiem od rzeczy. Ciara? To nie może być. Kiedy tak? Mówi, że jak chcemy... To on doniesie śledczemu, że zabiliśmy muchę. Twierdzi, że za muchę też mogą nam coś dać. No co on się wygłupia? Powiedz mu, że to nie jest pora na żarty. On mówi, że to wcale nie jest żart, że muchy poszukują od 3 lat i że nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy żyje, czy nie. A... On chyba ma na myśli tego muchę, co sprzątnął nam sprzed nosa jubilera, a potem tę wdowę po Kuźnierzu. Nie pamiętasz, Kuźma, mało nie trafił nas wtedy szlak. No jasne, że pamiętam. No parę lat temu zrobił ostatni skoki, przepadł jak kamień wody. Mucha. Tak. No tak, no mucha. Czekaj, Oleś, bo to nawet nie jest zła myśl.
Słuchaj, powiedz ciarze, że można spróbować. Tylko niech mu się język nie poplączy i niech nie powie, że zabił go sam. Dobrze, dobrze. Tak. O, o, on mówi, żebyśmy się o to nie martwili. I dziękuję nam za szefa, ponieważ to bardzo ładnie z naszej strony, że przypisaliśmy mu współudział w tym zabójstwie, jest nam szczerze zobowiązany. Już dobrze, dobrze. Słuchaj, zapytaj go, co mamy mówić, kiedy zabiliśmy muchę i gdzie, no. Ja nie lubię, jak w zeznaniach brakuje nam zgodności. On już poszedł, Kuźma. Słyszałem, jak trzasnęły drzwi. Petry, skurczysyn. A czy mówił jeszcze coś? Powiedział, że jak wróci, to zaraz da nam znać. Aha. Sam znowuż jakiś wisielec. Odstukaj mu, Oleś. Powiedz, że to jest pokój służbowy dyżurnego kata. Że wszystko jest już gotowe i że niepotrzebnie się niecierpliwi. Kuźma! Ten facet mówi, że bardzo żałuje, że już nigdy nie zdąży się z nami zobaczyć. Twierdzi, że wiele słyszał o tobie i miał wielką ochotę poznać cię. Nie jestem usposobiony towarzysko. Powiedz mu to. Dobra. Tak. On mówi, że przed chwilą rozmawiał ze strażnikiem i że strażnik powiedział mu, że jak tylko go powieszą, to zaraz przyjdzie tam następnych trzech. On jest pewny, że to będziemy my i żałuje, że miniemy się z nim. To niech żałuje. Ja tam nie mam ochoty na nowe znajomości. Powiedz mu to. Powiedziałem mu, Kuźma, nie odzywa się już, pewnie się obraził. Nie trzeba było tak ostro, to jakiś ambitny gość. I w dodatku twierdzi, że słyszał o tobie. No, jest i furka. Zastukaj do ciary, może już wrócił. Nie odpowiada Kuźma, nie ma go. O cholera, on tam tak długo siedzi. Wiersze czyta śledczemu, czy co? Może go udusił? Bez naszego udziału? No, sam mówi, że ciara zawsze był egoistą. No jasne, że był. Znam go jak zły grosz. Cholera. Wiesz, Oleś? Ciekaw jestem, czy dostalibyśmy czapę za tego tam. Za kogo, Kuźma? No, za tego, co obok. Za tego, co mówi, że chciałby nas poznać. Aha. Jego zaraz powieszą. No właśnie, no. A gdybyśmy tak powiesili go my... Słuchaj, chodź. Posłuchaj. Posłuchaj, Oleś. Czego on tam jeszcze chce? On mówi, że już otwierają drzwi. Jeszcze raz wyraża żal, że nie mógł poznać cię. I przekazuje ostatnie pozdrowienia. I jeszcze cię przeprasza. Za co przeprasza? Nie wiem, Kuźma. Przerwali mu. To głupio tak przerwać człowiekowi w pół zdania. Głupio. Ale czegoś ty tak zbladł. Wyglądasz, jakby to już ciebie powiesili. Aha. Nie wiem, Kuźma, ja jakoś jestem uczulony na te pociągi. Cholernie denerwują mnie i coś mi się wydaje, że tym razem to już naprawdę nasz ostatni dzień. Być może. Oleś. Tylko nie zacznij mi opowiadać swoich snów. No, nareszcie ciała. A już myślałem, że wystawił nas do wiatru. Zapytaj go, Oleś. Zapytaj, czy udało się. Dobra.
Coś jest! Powiedz, że wszystko w porządku, że jesteśmy. Tak jest, Kuźma. On pyta, czy tu jest jeden, czy dwóch. Czy on oszalał? No powiedz, że jest nas dwóch. No niby gdzie mielibyśmy się podziać przez ten czas? Tak, tak. Kuźma! Z nim znowu jest coś nie w porządku. Pyta nas, jak się nazywamy. Co takiego? No mówię, pyta, jak się nazywamy. Kuźma, to chyba nie jest Ciara. To jakiś zupełnie inny gość. Tak. Ty. Cicho. Cicho. Tam znowu ktoś jest. Ciara? Ciara, to ty? Mówi, że nie udało się. Mucha od dwóch lat siedzi na karze śmierci i tak jak my sprzedaje swoje zwłoki. Śledczy wyśmiał go i kazał zaprowadzić wprost na powieszalnię. Mówi, że zaraz mają i po nas przyjść. No tak. No tak. Od razu mówiłem, że na kłamstwie daleko nie ujedzie. Czego on jeszcze chce? On mówi, że tu jest jakiś napis na ścianie, jakiś gryps do ciebie. Do mnie? Do ciebie. Ciara mówi, że tam pisze, żebyś się nie gniewał za tę wdowę jubilera, że ten, co pisał ten gryps, jak nigdy w życiu potrzebował wówczas pieniędzy i tylko dlatego uprzedził cię. Ha, to mucha. Tak, to był mucha. No, to ładnie z jego strony. Zawsze myślałem, żeby poznać go. To byłby Oleś wspólnik. Nie masz pojęcia, co to był za gość. Co ty robisz, Kuźma? I pomyśl, Oleś. Siedział tu niedaleko tyle lat. I stukał, a ja nie odzywałem się. Po co ciągniesz ten stół? O Jezus, Oleś, już ci mówiłem, że nic mnie tak nie irytuje jak ten grat. No, bo co za idiota wymyślił, żeby postawić go na środku? No, gdzie się tam chowasz? Pomóż mi. Ja nie chcę. Kuźma, zostaw go. O rany boskie, co za facet. I co mu za różnica? Tuż ty tam! No i co, nie lepiej, tak? No. Pan Bóg mnie pokarał takim wspólnikiem. Ja się szarpię z tym gratem, a on już klęczy. I znowu będzie się modlił. Jak Boga kocham, że mam już tego dość. Kuźma! Nie. No. Czy nie może człowieka trafić szlak? Ja do niego jak do brata. Ja do niego z wyciągniętymi rękoma. On przede mną na kolana, jak pies. Wstań, Oleś. No wstań, przynajmniej jak mówię do ciebie, to wstań. Co ty chcesz zrobić, Kuźma? Nie podchodź do mnie. Nie podchodź. Nie ruszaj mnie! Mama.